Cześć, to Kamil Wilczek. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, dlaczego nigdy nie trafiłem do Realu Madryt i nie zagrałem z Fernando Torresem, oglądaj bez ściemy. Dlaczego nie trafiłeś do Realu Madryt, albo przynajmniej do Realu Sociedad? Bo byłem za słaby. Konkurencja duża, gdzieś tam wiadomo, gdybym był wystarczająco dobry, no to pewnie bym trafił, natomiast byłem blisko Atletico. Trenowałem tam 2 tygodnie w tym czasie, gdzie był Gliku właśnie w Realu, to ja byłem w Atletico. Trener gdzieś tam przyszedł do mnie, mój hiszpański był na tyle komunikatywny, że byłem w stanie się z nim porozumieć. Był zadowolony, powiedział, że podpiszemy kontrakt, na drugi dzień już mnie tam nie było. Także coś się wydarzyło po drodze. Nie wiem co, na tamten moment było to takie duże rozczarowanie, ale już jakby nie rozpatruję i też było miłe doświadczenie. A jakie duże nazwiska gdzieś tam się przewinęły? Torres, tak, gdzieś tam jak trenowaliśmy sobie, bo ja byłem w juniorach, w tej najwyższej grupie juniorów. I jak my trenowaliśmy, to oni przechodzili sobie na to boisko niżej, nie? Także Torresa gdzieś tam widziałem, innych piłkarzy gdzieś tam nie pamiętam. Jak wspominasz pobyt w Hiszpanii? I czy na późniejszych etapach kariery miałeś takie myśli, że może warto wrócić? Nie wiem, może miałeś jakieś fajne oferty z Hiszpanii, nad którymi się zastanawiałeś? Pobyt w Hiszpanii ogólnie uważam za bardzo udany. Może nie tyle piłkarsko, wiadomo, to była trzecia liga. Ale poziom naprawdę był niezły. Było kilku naprawdę ciekawych piłkarzy. Wiemy, Hiszpanie, kurczę, wszyscy potrafią grać w piłkę, dlatego gdzieś tam dla nas Polaków na pewno było to jakieś fajne doświadczenie, ale życiowo też fajnie. Wyjechałem jako 18-latek, musiałem szybko jakby dorosnąć i oceniam ogólnie ten pobyt za bardzo udany, bardzo fajne doświadczenie, ale później nie miałem jakby możliwości powrotu gdzieś tam gry w piłkę. Natomiast chętnie kiedyś Hiszpanię będę odwiedzał częściej, jeżeli czas na to pozwoli. A jakie to były czasy? Bo mieszkaliście, nie wiem, w kilku, w jednym mieszkaliśmy, mieszkaniu. Tak. Jak to było? Jajecznicę robiliście z 19 jajek co rano? Nie, mieliśmy tak, że obiady mieliśmy zapewnione. Wiadomo, jako młodzi chłopcy musieliśmy gdzieś tam mieć to wyżywienie gotowe. Natomiast kolacje i śniadanie robiliśmy sobie sami. Mieszkaliśmy po 4 chłopaków w apartamencie. Naprawdę było fajny czas. Z kim mieszkałeś? Wiesz co, nad nami mieszkał Glikson, ale ja mieszkałem z chłopakami, którzy już nie grają. Także no, nawet jak powiem nazwiska, to nic wam to nie powiem. Dziś, jak jesteś już świadomym, dojrzałym facetem, to czego ci zabrakło na początku kariery? Właśnie świadomości czego? Nie wiem, ciała, diety? I też jak teraz patrzysz na młodych chłopaków, to czego im znowu brakuje? Czy wiadomo, każdy musi poznać swój organizm, swoje ciało, gdzieś tam każdy potrzebuje czegoś innego. Jeden potrzebuje iść na siłownię, drugi potrzebuje iść na basen, trzeci potrzebuje iść na imprezę, każdy jest inny. Myślę, że tego treningu chyba troszkę mi może brakowało w tej początkowej fazie. Ja później dopiero już wiele razy wspominałem z Remkiem Rzepką, gdzieś tam poprawiłem jakby ten aspekt motoryczny, gdzieś tam dużo nauczyłem się. Może inaczej, to był pierwszy krok, w którym zacząłem się uczyć jakby swojego organizmu, gdzieś tam wychodzenia poza jakby te możliwości, które myślałem, że są mniejsze, okazało się, że są zdecydowanie większe i myślę, że w tej początkowej fazie chyba jednak tego brakowało. Tego indywidualnego treningu, w którym który mogłem jakby podciągnąć się piłkarsko indywidualnie. Czy myślisz jeszcze o reprezentacji Polski? Już nie. Myślę, że to już jest etap zakończony. Skupiam się tylko i wyłącznie na klubie. Jasne, jeżeli reprezentacja by zadzwoniła, to ucieszyłbym się. Byłbym jakby pierwszy, żeby tam jechać. Natomiast no, dzisiaj trzeba zachować chłodną głowę i myślę, że no, już ten etap jest za mną. A jak oceniasz swoją przygodę z kadrą? Może wielu meczów nie rozegrałem, natomiast byłem na wielu zgrupowaniach i był to bardzo fajny, wartościowy czas. No, wiadomo, konkurencja była duża, ciężko było cokolwiek jakby w tej kadrze grać. Jak dostałem szansę, no to można powiedzieć, nie do końca gdzieś tam grałem tak, jakbym sobie tego życzył. Ale ogólnie bardzo dobre wspomnienia i zostaną we mnie na długo. Czy miałeś oferty, kiedy wracałeś tutaj do Polski, z innych silniejszych od Piasta klubów Ekstraklasy?
Znaczy pytanie teraz, czy... Może inaczej, ile tych klubów było silniejszych od Piasta przez ostatnie 5 lat poza Legią? Tak, bo Legia gdzieś tam tych mistrzostw zdobyła najwięcej w ostatnim okresie, ale Piast przez te ostatnie 5 lat pokazał, że jest stabilny nie tylko jako klub, ale i piłkarsko, bo zrobili mistrza, zrobili drugie miejsce, zrobili trzecie miejsce, chyba nawet czwarte miejsce gdzieś tam, gdzie później grali w pucharach, tak? Także jeżeli, no ale tam gdzieś tam wracając do pytania, no to jeżeli chodzi o oficjalne jakby oferty, no to był tylko Piast, ale było to też spowodowane tym, że ja świadomie wybrałem tylko Piast, ja nie chciałem z nikim rozmawiać, bo po prostu zdecydowałem się tylko na ten klub i już innego nie brałem pod uwagę. Co chcesz osiągnąć z Piastem? Bo wracasz do drużyny, która Aha. właśnie posmakowała Mistrzostwa Polski, posmakowała podium ligowego, no ale ostatnio troszeczkę gorzej jej się wiodło. I teraz z Tobą, jaki jest cel, plan Piasta? Powiem tak, nie chciałbym rzucać deklaracji, bo mówić można wszystko, później na boisku może to wyglądać inaczej, ale cieszy mnie to, że przychodząc tutaj złapaliśmy fajną serię i oby ta seria trwała jak najdłużej. Waldemar Fornalik, to jeden z najlepszych trenerów, z jakimi w życiu pracowałeś i masz może jakiś taki swój ranking dwóch, trzech ulubionych? Trener przede wszystkim... Jasne, poza tym, że jest świetnym trenerem, ma bardzo dobre wyczucie szatni, czuje szatnię bardzo mocno. Nie widziałem chyba trenera, który tak mocno czuje szatnię i to na pewno rzuciło się w oczy, pomijając jest jakby stricte jakby trenerskie umiejętności. Tak? To czucie szatni naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. A jeśli chodzi o tych trenerów, z którymi współpracowałeś, których chciałbyś wyróżnić? Albo inaczej, którzy mieli taki największy wpływ na Ciebie, z którym się najlepiej dogadywałeś? Myślę, że Zorniger. Byliśmy dosyć długo, bo wielu trenerów miałem krótko, tak? Tutaj był trochę problem, ale myślę, że Zorniger chyba miał taki największy wpływ na mnie. Uwaga, siedzisz? Ile nóg ma za skronie? A Jezu. Zero. Teraz się zawiesiłem. Zawiesiłem się. Gdyby to było pytanie do mojego syna, to by odpowiedział bez namysłu. Natomiast jak gdzieś tam teraz... Ale wstydzić się nie będzie. Wybrnąłeś. Wybrnąłem, ale lekkie zaćmienie miałem. Brøndby czy Kopenhaga? Któremu z tych dwóch klubów dzisiaj kibicujesz? Dwie różne historie. Dwa różne etapy. Ładnie je połączyłeś, tam trochę zamieszałeś. Troszkę zamieszałem. No, ja dzisiaj już podchodzę na chłodno do tego, gdzie się. Trzeba powiedzieć jedną rzecz, że i jeden, i drugi klub to są jakby czołowe skandynawskie kluby, także ja gdzieś tam miałem szczęście, gdzieś tam wiadomo, kibicom nie będzie się podobało to, co powiem, ale myślę, że gdzieś tam mogę być dumny z tego, że miałem okazję reprezentować dwa czołowe jakby skandynawskie kluby i wiadomo, z różną historią, natomiast z jednego i drugiego miejsca mam dobre wspomnienia. Mam wielu przyjaciół w jednym, drugim klubie, także cały czas jesteśmy w kontakcie i wiadomo, nie z każdym, bo gdzieś tam wiadomo, że niektórzy się obrazili, ale dalej gdzieś tam tych przyjaciół mam, jesteśmy w kontakcie i myślę, że no, kibicuję jednemu i drugiemu. No. Co kierowało Tobą, że najpierw odszedłeś z Brøndby, no, gdzie byłeś idolem, wielką gwiazdą, do Turcji, a następnie wróciłeś właśnie do największego rywala, a nie na przykład do tego samego klubu, z którego z Danii wyjeżdżałeś. Zacznę od końca. Nie miałem żadnego tematu z Brøndby, także tutaj jakby nie było dylematu Kopenhaga-Brøndby, po prostu tematu z Brøndby nie miałem. Trochę pokomplikowało całą sytuację w Turcji korona, bo klub gdzieś tam miał jakieś problemy finansowe z tego powodu. Gdzieś tam przyszli do mnie, powiedzieli, że no, najlepiej dla mnie będzie, jeżeli znajdę sobie inny klub, bo gdzieś tam te problemy finansowe u nich są i nie dają gwarancji, że będą wypłacalni w przyszłym sezonie. No i zadzwonił Stole Solbakken i no, dogadaliśmy się i wróciłem do Kopenhagi. Wróciłem też dlatego, że gdzieś tam rodzina
Czuła się dobrze, czuła się pewnie i syn znał ten klimat duńskiej szkoły. Także sytuacja potoczyła się tak, nie inaczej. Trzeba było wziąć jakby odpowiedzialność za to co się dzieje. Czy kibice klubu Kopenhaga faktycznie chcieli się zabić? Nie było czegoś takiego. To gdzieś tam troszkę napompowany balon. Wiemy, jak dzisiaj działają media. Media lubią pompować jakby różne historie i nie inaczej było w tej sytuacji. A jak z tą ochroną? Ochronę mieliśmy, ale no, jeżeli podejrzewam pojedziesz dzisiaj na Legię Warszawa, to też tam jest ochroniarz, nie? Tak samo mieliśmy w klubie, byli ochroniarze, tak? Którzy... Ty nie miałeś swoich takich indywidualnych, prywatnych? Bo też tak chyba duńskie media pisały o tym. Nie, mieliśmy na treningu, wiadomo, sytuacja była bardzo gorąca w tamtym momencie, także żeby nikt nie zakłócał jakby treningu, to te treningi były ochronione, ale myślę, że i dzisiaj te treningi gdzieś tam są połączone z ochroną tutaj. Które z duńskich miast poleciłbyś polskim turystom, którzy mieliby, nie wiem... Zdecydowanie Kopenhaga. Kopenhaga jednak jest takim najlepszym duńskim miastem, ale są jeszcze Aarhus, jest Odense. Myślę, że te trzy miasta gdzieś tam przypadną do gustu polskim turystom. A co jest fajnego w Danii? Cisza i spokój. Gdzieś tam te brak takiej gonitwy, tego pośpiechu, tego dnia codziennego. Czy widziałeś most nad Sundem i twoje ulubione duńskie piwo? Ulubione duńskie piwo to Carlsberg. Nie jestem fanem piwa, ogólnie rzecz biorąc, wolę czerwone wino. Jeżeli chodzi o serialu nie widziałem. A most znam, raz nawet nie jechałem, mimo że mieszkałem bardzo blisko tego mostu, to nie miałem wielu okazji, żeby gdzieś tam po nim jeździć. Byłem tak naprawdę tylko raz, jak jechaliśmy na zgrupowanie, przepraszam, na sparring z Malmo.